Zawiodłem cię kolejny raz. Już dawno mogliśmy znowu być razem. Próbowałem wszystkiego, by zdobyć Mirakulum Biedronki i Czarnego Kota. Powinienem już dawno połączyć ich moce i urzeczywistnić życzenia o twoim powrocie. Nie jestem godny twojej miłości. Biedronka jeszcze nigdy się nie pomyliła. Tak samo jak ty. Nie dałeś jej odkryć, kim jesteś i nie odebrała ci Mirakulów, więc... Natalii, sama widzisz, co najmniej jeden błąd popełniłem. To wcale nie był błąd. Sama postanowiłam użyć Mirakulum Pawia bez względu na skutki. Byłam w pełni świadoma, że podejmuję ryzyko. Tak, ryzyko. Oczywiście. Nigdy nie popełnia błędów, ponieważ nigdy nie podejmuje ryzyka. Potrzebny mi złoczyńca, który zmusi Biedronkę do ryzykowania, a wtedy mogę być pewny tego, że popełni jakiś błąd. Świetnie. Moje klucze zniknęły z torby, kiedy na chwilę wyszedłem. Nawet na gałęziach montują kolce przeciw gołębiom, moi biedni przyjaciele. Żabciu, wracaj! To zbyt niebezpieczne! Dlaczego zawsze się tak nade mną trzęsiesz? Ja wolę jeździć na rowerze bez kasku i bocznych kółek. Świetnie! Leć do niego, moja Mega Akumo, i zawładnij jego naiwnym sercem! Wracaj! Żabciu, wracaj! Zatrzymaj się! Czas wracać do domu! Ryzykancie! Jestem władca mroku. Daję ci moc sprawiania, by ludzie zapominali o wszelkim strachu. Dzięki tobie zaczną podejmować ryzyko i tobie też pozwolą na ryzykowne zachowanie. O, na moich rodziców też to zadziała? Tak. Wszyscy rodzice i dzieci, gdy usłyszą twoją piosenkę, zaczną ryzykować, nie zdając sobie z tego sprawy. Umowa stoi? Tak! Oho! Nie. Przepraszam, mogę prosić o pomoc przy walizkach? Zaczekaj, Natalii, ja ci pomogę. Dziękuję, Adrian. Gotowe. Dziękuję. Muszę jeszcze chwilę porozmawiać z Natalii, zanim wyruszycie. Zaczekaj na zewnątrz. Tak, tato. Wiem, że masz jakiś sekret, wujku. I tym razem zamierzam dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Wiedziałem, władca mroku. Najryzykowniejszy plan ze wszystkich? Jest wiele czynników, nad którymi nie mamy kontroli. Coś pójdzie nie tak. Chcę, żeby coś zostało po Agrestach. Powierzam ci obrączkę mojej żony oraz mojego syna. Adrian? Adrian! Adrian!
Adrien, co ty tutaj robisz? Ja chciałem ci powiedzieć, że... nie chcę jechać w tę podróż. Adrien, jestem twoim ojcem i to ja decyduję. Co? Co? Adrien, pora ruszać. Tak, Natalie. Adrien jest bezpieczny. Dziękuję, Natalie. Bon voyage. Nuru, Tusu, podwójna przemiana! Hej, żabcio, jedzie w dal, nie wie wcale, co to strach. Pora, byś wreszcie zaczęła podejmować ryzyko, Pietronko. Leć, mój piękny Amoku, i tchnij życie w moje dzieło! Ataku! Idź i niszcz wszystko wokół! Dzięki tobie Biedronka na pewno wreszcie popełni błąd! Wow! Hej, odsuńcie się! Jak sobie pstryknie z Winkelfiaka, będę miał dużo lajków! Mam dla pana idealną kompozycję smakową, panie złoczyńco! Ostra papryka da nieco ognia, a słodzony orzech dreszczyku! Chowaj kropki. To już koniec, Tiki. Nie martw się, Marinette, ta podróż się kiedyś skończy. Oczywiście! Podróż! Biedronka nie dała rady, ale Biedro Pegas ściągnie go do domu i pójdziemy porozmawiać z jego ojcem. Chcesz użyć Miraculum konia i teleportować się z takiego powodu? Mogę zaryzykować wszystko, byle nie stracić Adriena. Tiki, kropkuj! Tato? To znika twój lęk. Mów mi, co chcesz, ale jesteś... Tromba! Jesteśmy Trombę. Mamy tu nie tylko emopotwora, ale też zakumisowanego złoczyńcę. Dlatego jesteśmy tak nierozważni. Przez niego ciągle wszyscy ryzykujemy. Teraz, gdy Biedronka wie, że wszyscy są trafieni, zacznie wątpić we wszystko, a przede wszystkim w siebie samą. Czarny kocie, zrób przemianę zwrotną. Co? Dopóki nie złapie Akumy, nie możesz używać kotaklizmu. To zbyt ryzykowne. Minotaurox, Tygrysica, Multimysz idą ze mną. Jeśli nie pokonamy ryzykanta, nie pokonamy emopotwora. Cała reszta spróbujcie ograniczyć straty. Mhm. Hej, żabcio, jedzie w dal. Nie widzę, co to strach. Ale ja chcę pomóc. Jak to? Nie ma Akumy! Przechytrzyłem cię! Nigdy nie znajdziesz mojej Akumy, bo ukryłem ją! Flaw, Kalki, rozłączcie się! No już, podejdź! Ja się ciebie nie boję! Szybko! On długo nie wytrzyma! Do mnie! Koniec twoich rzędów, mała Akumo! Niezwykła Biedronka! Tak, a może dokończymy rozmowę później? Zaczekajcie tu na mnie, okej? Ekstra! Wielkie dzięki! Wykonałeś idealnie swoje pierwsze zadanie. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Jesteś po prostu najlepszy, Adri... znaczy... Fenomenal. Mów mi fenomenal. Pasuje do ciebie. Zaliczone. Trzymaj, to należy do ciebie. Wiem, że jesteś dzielny i nie boisz się Władcy Mroku, ale niech ta żaba przypomina ci, byś był ostrożny. Dziękuję, Biedronko. Wszyscy naładujcie moce przed starciem z emopotworami. Ryzykant pokonany, ale Biedronka na pewno popełniła jakiś błąd. Już za moment okaże się jaki. Walka się nie skończyła, kontrataku! Chowaj kropki! Leżeć! Wielki
Wielkie dzięki, Adrien. Podrzucę cię do pociągu. Nie chcę wracać do tego pociągu. Wolę zostać i z tobą walczyć. A co z twoją podróżą? Chcesz się sprzeciwić swojemu tacie? Tak. Dałaś mi odwagę, której potrzebowałem. I czuję, że teraz nic mnie nie powstrzyma. Kontratak! Cześć wszystkim! Poznajcie fenomenala, nowego opiekuna Miraculum Psa. O, czarny kot! Miraculum Psa i Miraculum Kota. Jest kot! Zabawne, co nie? Przekomiczne. Cieszę się, że będziemy razem walczyć. No już, uścisk łap! Wiedziałam, że się polubicie. Dzięki magii Mirakulów nawet psy i koty żyją ze sobą w zgodzie. Od dziś będziecie spędzać ze sobą sporo czasu jako koledzy z drużyny. Na zawsze. Drużyna Miraculum gotowa? Szczęśliwy trap! Nie możemy ich atakować, więc ich uwięzimy. Będziemy sprytni bez ryzykowania. Kogucie, daj sobie moc multiplikowania przedmiotów. Potrzebujemy więcej okularów. Sublimacja! Teraz zwabimy emopotwory w jedno miejsce. Pancerniku, stworzysz osłonę. Potem przemienię się w biedro Pegaza i otworzę portal, do którego wpadną emopotwory. Portal dokąd? Do miejsca, z którego nigdy nikogo nie skrzywdzą. Zaczynamy przedstawienie! Osłona! Bon voyage! Przepraszam. Niezwykła Biedronka! Jak to możliwe? Biedronka musiała popełnić błąd! Na pewno ryzykowała za dużo razy! Powinna się pomylić! Czego chcesz, Feliksie? Chcę dostać prawdziwe Miraculum Pavia. I ty masz mi je dać, wujku. Nie mam pojęcia, co ty wygadujesz. Chcesz, żebym powiedział Adrienowi o tajnym przejściu i obrazie? Więc daj mi to, o co proszę, a w zamian dostaniesz coś jeszcze lepszego. Miraculum Biedronki i Czarnego Kota? Nie. Wszystkie pozostałe Miracula. I to. Już mi więcej nie będzie potrzebne. Dopóki Biedronka nie przeszła przemiany zwrotnej, wystarczy, że powiem jedno słowo, a jej jojo magiczny klucz do Miraculów będzie twoje. Zastanów się. Czas ucieka. Skąd mam wiedzieć, że nie użyjesz Miraculum Pavia przeciw nam? Gdybym chciał cię skrzywdzić, wujku, zrobiłbym to już bardzo dawno temu. Dusu, zrzekam się ciebie. Do mnie! Przegrałaś, Biedronko. Nareszcie! Piłka! Piłka psa! Felix ma moje jojo! A to oznacza, że ma wszystkie Miracula! Moje największe marzenie wreszcie się ziści! Biedronko, spróbuj ochłonąć. Myśl, musi być sposób, żebyś odzyskała jojo. Może jak przejdę przemianę zwrotną i... Działaj, tu będziesz bezpieczna. Ja już nic nie wiem. A jeśli to pułapka i jeśli ty to Felix? Musisz mi teraz zaufać. Nie masz innego wyjścia. Obaj kropki. Pośpiesz się, Tiki. On nie może zabrać wszystkich Miraculów, aby nie było za późno, aby nie było za późno. Leżeć. Bark, zrzekam się ciebie. Jestem gotowa! Tiki, kropkuj! Nie! Nie ma ani jednego! Biedronko? Przegrała! Ha, 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 ha.
mieszkańcy Paryża! Biedronka obiecała, że was ochroni, a więc okłamała was! Oto dzień jej porażki! Zabrałem jej wszystkie mirakula i teraz jestem potężniejszy niż kiedykolwiek! Od tej pory będę was atakował bezustannie! Będę wszędzie! Będę penetrował wasze myśli, kradł wasze marzenia, podsycał wasze ukryte lęki! Będę siał wokół spustoszenie i nie przestanę, dopóki ktoś nie przyniesie mi mirakulów Biedronki i czarnego kota! Straciłam wszystko! Nie straciłaś mnie. Powinieneś mnie zostawić samą. Straciłam wszystkie mirakula. Jestem najgorszym strażnikiem w dziejach. Chciałam wszystko kontrolować. Nie słuchałam cię, oszukiwałam cię i trzymałam na dystans. Tyle razy oferowałeś mi pomoc, a ja ją odrzucałam. Zepsułam wszystko, jak tylko się dało. Kropeczko. Musimy je teraz odzyskać, jedno po drugim, aż zdobędziemy wszystkie. I dopilnujemy, żeby to się już nie powtórzyło. Ty... i ja? Ty, najlepsza superbohaterka, jaką widział świat. I oni, mieszkańcy Paryża. I ja, twój wierny kompan. Zapanował chaos po tym, jak złoczyńca, który przybrał imię Monarcha, ukradł Biedronce niemal wszystkie mirakula. Jestem Monarcha, najpotężniejszy na świecie. Przyrzekam, będę was bezustannie atakował. Chyba, że dacie mi mirakula Biedronki i czarnego kota. Mimo tych gruźb, społeczeństwo wciąż popiera Biedronkę. Chociaż Monarcha wygrał tę bitwę, wojna o mirakula dopiero się zaczyna. Władco ciem, władco mroku, Monarcho, jakkolwiek się nazywasz, nie dostaniesz mirakulum czarnego kota, ani mojego! Nie ustaniemy, dopóki nie odzyskamy wszystkich mirakulów z twoich rąk! Dziękuję, czarny kocie. Nie rozłączy nas nic. Ukochana. Przejąłem kontrolę nad szkatułką z magicznymi klejnotami. Niebawem zwyciężymy w tej walce. Monarcha nigdy nie zwycięży w tej walce. Brak mi tylko mirakulów Biedronki i czarnego kota. Gdy je zdobędę, połączę je i moje życzenie, byś do mnie powróciła, nareszcie się spełni. Przemyśl to jeszcze. Jeśli ją sprowadzisz, ktoś będzie musiał za nią odejść. To zbyt niebezpieczne. Zamilcz! Nie zmusi nas do milczenia. Nie będziemy więźniami Monarchy. Nie jesteście moimi więźniami, tylko sługami, a ja waszym panem. Rozumiecie to, wy bezmózgie kreatury? Natalii, Biedronka wreszcie się pomyliła. Ryzyko się opłaciło. Mam już prawie wszystkie mirakula, w tym mirakulum królika umożliwiające podróż w czasie. Gabriel, wstrzymaj się, jak tylko wrócę do domu. Tyle razy byłem o krok od zdobycia mirakulów Biedronki i czarnego kota. Gdy cofnę się w czasie, spróbuję wyprzedzić ich ruchy i ukraść im klejnoty, gdy będą najsłabsi. Albo raczej, gdy byli najsłabsi. Pomału. Musi być inne rozwiązanie. Nuru! Flaw! Podwójna przemiana! Chyba już wiem, w jaki sposób Monarcha ukradł mirakula. Jest już zmęczony! To nasza szansa! Zegarek! Musimy odzyskać mirakulum królika! Co to było? Czarny kiciuś, Biedroneczka. Królik, czy to my przed chwilą przebiegliśmy? Tak, nie, znaczy tak, to wy, ale późniejsze wersje, jeśli dobrze pójdzie. Monarcha od razu użył nowych mocy. I zaczął oczywiście od mirakulum królika, czyli jej najpotężniejszego. I najniebezpieczniejszego. Wiecie, że zmiany w przeszłości mają poważny wpływ na teraźniejszość. Ha! Już czas napisać historię na nowo! Norka! Fascynujące. Chcecie mirakula Biedronki i czarnego kota? Wszyscy zadajemy sobie to pytanie. Jak Monarcha zdołał odebrać Biedronce mirakula, które miała chronić? Myślałam, że opiekun mirakulum psa to Adrian Agrest. Kojarzysz go? Jak przez mgłę. Okazuje się, że Fenomenal to nie Adrian Agrest. Nie miałam pojęcia i dałam mirakulum jego kuzynowi Felixowi. Spójrz, są do siebie podobnie jak dwie krople wody. Felix podszył się pod Adriana i ukradł mirakula. Tak. I Monarcha je przejął.
A więc obaj popełnili błąd, bo to jest dowód na to, że coś ich łączy. Musimy wytropić Feliksa. Przejdźmy na hiperprędkość. Biedronko, ha? Miałaś pilnować Mirakulów. Zawiodłaś jako strażniczka. Chowaj mroczne skrzydła. Przysięgałem, że kiedyś traficie w moje ręce. Niestety dwoje z was uciekło przed moim drogim Feliksem. A Mirakulum Królika zostało mi skradzione. Nie zmienia to faktu, że wasze moce są moje, a pozostałe kwami dołączą do was niebawem. Przecież pilnowałam Mirakulów. W takim razie wytłumacz, dlaczego już ich nie masz. 15 Mirakulów ze szkatułki, również Królika. Co będzie, jeżeli monarcha użyje tego Mirakulum, by zmienić bieg historii? Już próbował, ale spokojnie. Odzyskaliśmy je i ukryliśmy. Powierzyliśmy zaufanej osobie. I zamierzamy zrobić to samo z resztą. Mamy wreszcie trop, który doprowadzi nas do monarchy. Więc zamiast nas obwiniać, pomóż nam proszę i zaufaj chociaż raz. Racja, Biedronko. Powinienem wam pomagać, a nie ulegać pokusom współczesnego świata. Takim jak te strasznie drogie buty. I te elektroniczne gadżety, przez które zmarnowałem miesiące życia, oglądając filmiki z kotkami. Byłem strażnikiem dłużej niż ty. Mam więcej doświadczenia i siły. Zamiast włócznią, która cię dźga, powinienem być tarczą, która cię chroni. Dobra, ale proszę wstań. W końcu każdy popełnia błędy, więc postaraj się nam może jakoś pomóc. Byłoby ekstra. Masz rację. Ja wrócę do świątyni i sprowadzę wsparcie. Chyba nie zamierza tak hopsać aż do Tybetu, co? Rośnij w bok! Zlećmy Feliksa! Feliks Fatom to syn amerykańskiego miliardera Colta Fatoma, który zmarł rok temu, i arystokratki Lady Amélie Graham de Vanilly, trzykrotnej medalistki w kung fu oraz w jeździectwie, a także wybitnej szachistce. Mieszka w Londynie z matką, siostrą bliźniaczką żony projektanta mody Gabriela Agresta. Gdy wstałam, mojego syna nie było. Mówił, że wybiera się do kuzyna Adriana, do Paryża. Chłopcy przepadają za sobą. Ponieważ nie odbierał telefonu, skontaktowałam się z jego wujkiem, ale on go nie widział. Ale Feliks był w Paryżu, rozmawiałam z nim. Och, kosmodronku, astrokocie, mam nadzieję, że nic mu nie jest. Głowa do góry, na pewno dotarł do domu wujka. Albo jest już w drodze powrotnej do Londynu. Serdecznie dziękuję wam obojgu za pomoc. A jeśli mylimy się co do Feliksa? Myślisz, że może być jedną z ofiar monarchy? Sam już nie wiem. To był jedyny trop do skradzionych Mirakulów. Znajdziemy kolejny. Monarcha znów zaatakuje. Odkryjemy, o co chodzi z Feliksem. Od tej chwili musimy być ostrożni jak nigdy. Monarcha ma tyle supermocy, że trzeba się spodziewać po nim wszystkiego. Masz rację. Wracajmy. To był długi dzień. Chowaj kropki. Pomyśl o czymś innym. Pomyśl o czymś innym. Nie martw się, Marinette. Wszystko się jakoś ułoży. Jak niby mam myśleć o czymś innym? Alia? Marinette Dipencheng? Monarcha? Jesteście pewne? Tak jest. Teraz musisz poprosić ją o prezent. O jaki prezent ci chodzi? Musisz poprosić Marinette Dipencheng o prezent, który dostała od Biedronki. A ten prezent... Cisza! Masz może prezent dla mnie? Tak, ten prezent od Biedronki. Już. Żadnych gwałtownych ruchów. Wybacz, ja przepraszam. Już ci przynoszę ten prezent. Proszę. Rozłączcie się. Nie prosiłem was o breloże. Miałyście zaprowadzić mnie do strażniczki. Właśnie to robimy, monarchu. Biedronka jest bardzo ostrożna. Nie znamy jej adresu. Na wypadek, gdybyśmy się zgubiły, wymyśliła grę ze wskazówkami, jak mamy trafić do domu. Pierwsza wskazówka brzmiała: idź tam, gdzie zapach kruasantu. Świetna zabawa, prawda? Wiesz, gdzie mogę znaleźć Biedronkę? Nie, ja tylko... dostałam od niej ten breloczek, gdy dała mi Mirakulum myszy to związane z kwami. Mulo,
i gdyby nie mogła go odebrać, albo gdybym się zgubiła, albo spóźniła. Jestem taką niezdarą, więc mogło się tak zdarzyć, no i miałam wtedy sama jej odnieść, dlatego... Tak czy siak, ja mam tylko breloczek, ale nie wiem, kim jest Biedronka, ani gdzie mieszka. Hej, twój tata dał mi tę croissantę. Ty wiesz, gdzie jest Biedronka? Nie, nie wiem, ale zaraz ona się dowie, gdzie ty jesteś. Mega news! Na żywo z domu Marinette Dupin-Cheng. Monarcha, skoro masz te wszystkie mirakula, co według ciebie planuje Biedronka? Może zmieni swoją kryjówkę, albo szuka sobie zastępcy, a może już depcze ci po piętach? Hej, to jest cenzura! Czterdzieści dwa. Co to niby ma znaczyć? To jest liczba. Liczba to ciąg zabawnych symboli, które są nieprzydatne, chyba że zapisujesz, ile bananów chcesz zjeść na podwieczorek. A to niby co? To jest klucz do szafki w tym miejscu, gdzie można ślizgać się po zamarzniętym basenie. O tak, strażniczka opowiadała nam o tym wiele razy, uwielbia tam chodzić. Lodowisko! Nuru, Kalki, połączcie się! Bombła ja! To... co przegapiłam? Tato, muszę powiedzieć ci coś ważnego. Tylko nie wiem jak. Do sedna, synu, bo jestem zajęty. Nie chcę być już dłużej modelem. Dobrze. Jak sobie życzysz? Do? Czy coś jeszcze? To nie jest odpowiedni moment. Doskonale. I jak wam się podobają nowe mirakula, moje drogie kwami? Nuru, daj mi mroczne skrzydła. Biedronko, czarny kocie, przysięgam, że już nigdy więcej nie zdołacie mnie pokonać. Bo panowanie monarchy właśnie się rozpoczyna!